Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś chciałbym z Wami porozmawiać na temat długich kubełków w organizerach systemu Kubrick One. Zapraszam. Moi drodzy, system One, jak wiecie, jest jednym z moich faworytów. Używam go w bardzo wielu kwestiach i zmotywowało mnie do nakręcenia tego odcinka to, że właśnie odebrałem z paczkomatu nowy organizer z długimi kubełkami, z tymi ekstra długimi kubełkami, tak zwanymi longami, czy tam ekstra longami. To są, mam już dwie skrzynki z tym rozwiązaniem, natomiast trzecią zakupiłem sobie, żeby zorganizować tutaj pewne rzeczy na terenie warsztatu, dlatego ona jest w tej chwili tutaj. Te długie kubełki są naprawdę świetnym rozwiązaniem. Przydają się w bardzo wielu sytuacjach, natomiast nie jest tak, że są niezbędne we wszystkich sytuacjach. Co i jak, i dlaczego, i o czym w ogóle rozmawiamy, myślę, że nie ma tutaj sensu przedłużać. Zaglądamy do tego, co znajduje się w wieżyczce. Zapraszam. Moi drodzy, wieżyczka ląduje chwilowo na boku. Na pierwszy plan ląduje nam organizer L, czyli jeden z trzech podstawowych organizerów w systemie Kubricka. To jest akurat część mojego systemu do składania mebli. Czyli tutaj mamy, to akurat te dwie skrzynki, które dzisiaj Wam pokażę, to są skrzynki dedykowane do systemów IKEA przede wszystkim. I tutaj, nie oszukujmy się, są po prostu rzeczy, które gdzieś tam zostały po jakichś montażach, czasami jakieś rzeczy, które po prostu dokupowałem. Tu mamy standardowy podział, czyli 6 kubełków dzielonych, 6 kubełków tradycyjnych. Natomiast zarówno w LC, jak i w klasycznej MC mamy możliwość użycia kubełków, tych samych zresztą, które normalnie pasują nam do Pro. To są te przedłużane kubełki stanowiące po prostu długość dwóch tych normalnych. I ja w skrzynce, bo mam jeszcze dwa organizery L, no akurat trzymam w tym trytki, czy tam zipy, czy jakby to tam w ogóle nazywacie, bo tych nazw oczywiście to rozwiązanie ma milion. Natomiast standardowo wszystkie elementy do montażu mebli, czy to z systemu IKEA, czy nie z systemu IKEA, świetnie mieszczą się w tych małych organizerach, więc to nam w zupełności wyczerpuje temat. Natomiast ten długi, podwójny kubełek od czasu do czasu się po prostu najnormalniej w świecie przydaje. Organizer XL w tej takiej najbardziej klasycznej wersji, czyli w tej wersji ze standardowym podziałem 4 duże kubełki, 8 kubełków małych. To jest reszta, jeśli chodzi o systemy IKEA. Oczywiście mam jeszcze takich organizerów kilka związanych z innymi systemami, natomiast IKEA sobie po prostu oddzieliłem, ponieważ są to najczęściej składane meble ostatnimi czasy i nie ma sensu wozić najnormalniej w świecie ze sobą wszystkiego. To jest ten podział klasyczny, który znacie, więc tutaj żadnych nowości nie ma, aczkolwiek w obecnej wersji on jest również sprzedawany z tymi przedłużanymi kubełkami. Jeśli chodzi o przedłużane kubełki, to u mnie wygląda to w ten sposób, że ja sobie zrobiłem skrzyneczkę już jakiś czas temu, właśnie z 4 tych przedłużanych. One wyglądają w ten sposób, zajmują, tak jak mówiłem, miejsce tyle co te 4 małe, albo ewentualnie 2 te większe z tego systemu klasycznego. Dzielone są na 4, przekładki są wyciągane, spoko sprawa, naprawdę. To jest organizer warsztatowy, czyli on tutaj 90% czasu spędza w warsztacie i tutaj są rzeczy, które w tym warsztacie po prostu zalegają. Ja, robiąc porządki w skrzynkach, to, co nie jeździ na stałe, po prostu ląduje tutaj. Na przykład zapasowe wiertło. Ale tu już jest jeden z pierwszych problemów. Mamy wiertło, które tak klasycznie nie wejdzie, tylko i wyłącznie pod skosem. Da się oczywiście z tym żyć, ale co w przypadku posiadania tych wierteł większych? No tutaj rozwiązanie jest naprawdę spoko i jeśli chodzi o
Oczywiście, powiedzmy na przykładzie trytki, no to te klasyczne nam wejdą do każdego. Natomiast już z takimi dłuższymi jest problem. A ja nie lubię, jak one się gdzieś tam są transportowane, zgięte. Ze względu na to, że najczęściej jest tak, że następuje coś takiego jak złośliwość rzeczy martwych, czyli po prostu otwieramy, one nam się wszystkie rozginają, wyłażą na wszystkie strony, już później nie można tego domknąć. No wkurzające jest to strasznie. Ale oprócz tego wszystkie długie wkręty ciesielskie, dłuższe wiertła oraz to, co najważniejsze, większość, praktycznie wszystkie rozwiązania, bo mało co mi się tutaj mieści, jeśli chodzi o SDS Maxa. Bo jeśli chodzi o plusa, no to tutaj spoko mieści się jednak większość tematów, z wyjątkiem jakichś takich mega hardkorowych. Natomiast jeśli chodzi o Maxa, to tutaj już jest słabiej. W związku z tym Kubrick wypuścił na rynek kozaczka, perełkę. Mówię, to jest nóweczka, świeżo odebrana z paczkomatu, bo to już jest trzecia w moich zbiorach. Korzystam z nich od jakiegoś czasu i powiem wam zupełnie szczerze, że temat bardzo mocno polubiłem. To jest super długi kubełek, czyli 50 cm. Oczywiście są dzielone na cztery części, składa się tak jakby z czterech tych małych, klasycznych organizerków, które możemy sobie po prostu dostosować przez usunięcie naszej przegrody. Standardowo ma możliwość zawieszenia, czy to na listwie, czy to po prostu na czterech wkrętach. Oznaczenie do zawieszenia jest tak samo jak we wszystkich innych kubełkach. Natomiast rozwiązanie jest po prostu mega, mega kozackie i ja je strasznie lubię, strasznie je polubiłem. Dlatego postanowiłem w warsztacie zorganizować się też w ten sposób. To jest jakiś tam zapasowy szpic na SDS Maxa. On nie ma 50 cm, natomiast no w tą stronę się nam nie zmieści. A tutaj mamy jeszcze przestrzeń na to, żeby wepchnąć jakieś drobniejsze rzeczy, nie? Jeśli chodzi o wkręty ciesielskie, tak samo, zobaczcie, bez problemu. Nie zajmuje to całej powierzchni, tu macie miejsce jeszcze również na coś innego. Wszystkie dłuższe trytki tak samo. One co prawda u mnie w większości, jeśli chodzi o trytki, są przechowywane po prostu w Excelu, w woreczkach, wszystkie te długie rozwiązania, ale wiecie, jak to jest z tymi woreczkami, to się po chwili gdzieś tam rozrywa. No jak zadbasz, to zadbasz, ale czasami jest tak, że nawet jak dbasz, to ten woreczek ci pęknie i później pomiędzy narzędziami masz kłębowisko trytek, co nie jest zbyt fajnym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o wszystkie te wiertła, które nie mieszczą się po prostu w klasycznej wersji w tą stronę, to tutaj one wejdą wam na pewno. Moi drodzy, jak zacząłem wyposażać się w systemy Kubricka, to jedną z pierwszych rzeczy, która zwróciła moją uwagę po jakimś tam dłuższym użytkowaniu, jest rzeczywiście to, że nie wszystko się mieści. Te super długie kubełki, te długie kubełki, które gdzieś tam Kubrick ma w swojej ofercie od jakiegoś czasu i zaczyna je wprowadzać do wszystkich rozwiązań, są naprawdę świetnym rozwiązaniem. To, ta 50, to jest naprawdę unikalne rozwiązanie. Tutaj, no tutaj już nie ma problemu z transportowaniem większości rzeczy. Większość rzeczy, która nie wejdzie wam do tego organizera, najprawdopodobniej w ogóle nie wejdzie wam do skrzynki. Mówimy tutaj raczej o wiertłach metr, metr 20, które ja po prostu transportuję w tubach na projekty albo w takich dedykowanych rozwiązaniach, które sobie gdzieś tam sam zgrzewam po prostu z rurek, żeby one w transporcie były w miarę bezpieczne. Natomiast jeśli chodzi o wszystko inne, to to rozwiązanie jest naprawdę mistrzostwem świata. Uważam, że te długie kubełki powinny być we wszystkich systemach. Ja jestem na tak generalnie. To rozwiązanie mi się strasznie podoba. Wadą tego rozwiązania, do której ewentualnie można by się było przyczepić, to to, że albo masz organizer z tymi kubełkami, albo masz organizer z tymi kubełkami. Nie bardzo jest możliwość pomiksowania ich. Oczywiście, jeśli chodzi o Excela, to zarówno ten kubełek, jak i ten kubełek możecie pomiksować po prostu ze standardowymi kubełkami. To jest rozwiązanie, ten przedłużany kubełek, które jest uwspólnione, ono pasuje do L-ki, pasuje do M-ki, ale pasuje również do Pro.
co też jest w ogóle świetną sprawą, bo łatwo jest robić przekładki pomiędzy systemami, co, jak wiecie, w życiu czasami też się zdarza. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na temat tych kubełków. Co o tym myślicie? Czy wam jeszcze czegoś w ogóle w tych rozwiązaniach brakuje? Bo ten kubełek dla mnie osobiście zamknął temat na chwilę obecną. I ja idę teraz uporządkować wszystkie te dłuższe tematy do tych najdłuższych moich nowych organizerów. Was oczywiście zapraszam do grupy Skrzynie Narzędziowe w Polsce i za granicą, która powstała pod egidą Kubricka. Świetna sprawa, gdzieś tam dyskutujemy sobie o rozwiązaniach skrzynkowych, nie tylko kubrikowych, moi drodzy. Natomiast jeśli chodzi o mój kanał, to zapraszam was na live'y, które staram się, żeby były co niedzielę o 20. Zapraszam was standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera, czy wszystkie moje social media, na pozostałe materiały, a ja tymczasem kończę. Pozdrawiam was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć!